żeby do mnie nie było. I tak powiem, znowu jestem chora. Chyba pogoda nie sprzyja. No ale u nas w pracy część osób też jest chora. Część nas wszystkich złapało. No, no ale to na temat, na temat. Zobaczcie sobie, jak wygląda teraz moje akwarium. Sprzedałam skalary, sprzedałam 10 zemer. Miały pójść wszystkie, ale 4 mi się schowały i no niestety nie poszły. Wystawione są nadal na sprzedaż wszystkie pielęgnicowate. Zastanawiam się nad tymi moimi czołapyszczakami, które mam widać samca pływającego po lewej stronie koło Anubiasa. Bo też już jest dosyć agresywny. Co ciekawe, w tej chwili zostaną u mnie tylko 2 akwaria. Tak zminimalizowałam akwaria u córki. Więc u mnie zostaje tylko akwarium z aksolotami. Zamierzamy je powiększyć, żeby nasze 2 aksoloty miały większy metraż. A na dole to, które widzicie, bez zmian. Ale w takim razie to, co było u niej w akwarium w 63 litrach, czyli głupiki, są tutaj. Póki co, ku mojemu zaskoczeniu, pielęgnice jakoś nie robią im krzywdy. Głupiki trzymają się raczej do góry. Chociaż jak jest ciemno, pływają wszędzie i ryby nie atakują. Być może, że są tutaj wszystkie, które tutaj mieszkają, są od malutkich. Kiereśniki też są od małych, tylko z poprzednich akwariów. Ale cała reszta przyjeżdżała tutaj do mojego domu jako parocentymetrowe, dwu czy centymetrowe sztuki. Więc wszystko to były dzieciaki. Być może dlatego gdzieś tam się mnie nawzajem akceptują. Pewnie, jeżeli głupiki gdzieś tam będą się rozmnażać, to młode będą zjadane, no ale... No białku też jest rybom potrzebne, więc jakby żyworódki mogą się w pewien sposób przydać. Postaram się wam pokazać też bardzo fajne sumiki karmowate, nie pamiętam dokładnie nazwy. U córki w akwarium one się chowały, w ogóle nie było ich widać. A tutaj co chwilę wychodzą sobie na szybę. Woda dosyć jeszcze mętna, bo no widzicie, ile podokładałam różnych rzeczy, grot, roślin. Mam nadzieję, że tutaj odżyją, mają więcej miejsca. Kiryski też widzicie szaleją. Chyba cieszą się, że mają teraz więcej miejsca do pływania. Ale chcę wam właśnie te sumiki pokazać. Rozglądam się, gdzie one mogą być. Widziałam je wcześniej, ale... O, tutaj się schowały. Siedzą z głupikami. Może ktoś z was pamięta nazwę? Tak, co ciekawe, tak jak niektóre sumowate też potrafią się brzuszkiem do góry układać. Łączki mam ich 5. To by było chyba na tyle. Słuchajcie, postaram się za jakiś czas odezwać, pokazać, jak się tutaj wyklarowała woda, bo myślę, że za jakiś czas z powrotem będzie krystalicznie czysta. Do tego czasu nie mam problemu z tym właśnie, jak wygląda woda. Ale tutaj widać zebry szalejące. Do następnego razu. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie za mnie kciuki, żeby mnie za długo nie trzymało. Miłego dnia.